Na tę nieuleczalną chorobę cierpi około 2 milionów Polaków i jest to dwa razy więcej niż 30 lat temu. W listopadzie przypada Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Osoby chętne, które przyszły do kamienicy przy ulicy Małeckich 3, mogły bezpłatnie zbadać m.in. współczynnik masy ciała, poziom trójglicerydów czy cukru we krwi. Badania są proste, a ich wynik może powiedzieć dużo o stanie zdrowia. Poziom cukru powinien być nadto 120 mg procent. Bardzo ważne, dlatego że cukrzyca robi się chorobą epidemiologiczną XXI wieku. Bardzo ważne jest takie badanie. Powinno być sprawdzane u lekarza rodzinnego, oczywiście pierwszego kontaktu. I tam najczęściej jest cukrzyca wykrywana. Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna spowodowana brakiem lub nieprawidłowym działaniem insuliny. Obecnie wyróżnia się dwa najbardziej rozpowszechnione typy tej choroby. Zachorowanie na cukrzycę typu pierwszego dotyczy osób młodych, tak, dzieci, natomiast cukrzyca typu drugiego zwykle mówi się, że ona dotyczy starszych osób, natomiast to nie jest jednoznaczne, ponieważ w tym momencie wiemy doskonale, że coraz więcej dzieci zachorowuje na cukrzycę typu drugiego. Jest to ściśle związane z otyłością, nadwagą, tak, czyli z problemem żywienia. Długo utrzymujący się podwyższony poziom cukru we krwi uszkadza naczynia krwionośne, m.in. w oczach, sercu i mózgu, co prowadzi do powikłań. Do takich najważniejszych powikłań cukrzycowych zaliczamy udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, nawet utratę wzroku, niewydolność nerek, tak, i konieczność wykonywania dializ. Wczesne rozpoznanie cukrzycy umożliwia działanie już w pierwszych etapach jej rozwoju i pozwala zapobiec wielu niepożądanym komplikacjom. Pewne symptomy powinny szczególnie zwrócić naszą uwagę. U dziecka czy u nas, tak, pojawia się takie zmęczenie, pojawia się takie nadmierna chęć, nadmierne pragnienie, czy na przykład takie niegojące się wypryski na ciele, tak? Zawsze powinno nas to gdzieś tam zaniepokoić i jak gdyby skierować nasze kroki do lekarza. Oczywiście najpierw do lekarza rodzinnego. Cukrzyca to choroba, która może utrudniać życie codzienne. Wymusza na pacjencie większą dbałość o odżywianie i sprawność fizyczną. Czasami niestety uniemożliwia pracę zawodową. Najlepiej wiedzą o tym osoby, które mają zdiagnozowaną cukrzycę i muszą z nią żyć. O wiele trudniej, bo wiele rzeczy nie wolno. Czego musi pani sobie odmówić? No, przede wszystkim muszę jeść systematycznie, czego przedtem nie było. W tej chwili muszę jeść systematycznie. Gorzej, że żyje się z tym, że lekarz nie dopuścił do pracy, a brak środków do życia, bo pracy nie ma i nie chce przyjąć. Lalka ze względu na stan zdrowia nie dopuścił, nie otrzymałem ni renty, ni nic. Zorganizowana akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród Ełczan. Niektóre badania w ogóle po raz pierwszy miałam robione, na przykład trójglucerydu w ogóle nie miałam robionych. Po raz pierwszy mam robione. Ja w tej chwili mam cukrzycę, tak, że mam podniesioną, no dobre te badania są. Zwłaszcza, bo tak samo i w domu się ma aparacik, się mierzy i na te. Ale tutaj już ogólne, bo specjaliści, to jest w ogóle inaczej, człowiek podchodzi do tej sprawy. Celem inicjatywy było zwiększenie świadomości o tej przewlekłej i nieuleczalnej chorobie oraz zachęcenie do dbania o zdrowie.